Dzień dobry Państwu, witam, kłaniam się Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Proszę Państwa, odetchnijmy po ciężkich bojach o kaloryczność, jakość gazu, o VAT zapłacony za wcześnie, który powoduje, że trzeba płacić jeszcze i jeszcze. I teraz coś takiego zabawnego. Znalazłem list od słuchacza tej oto treści, od pana Karola z Szubina. Mam już dość, o właśnie, pan Karol ma dość słuchania audycji o celnikach, lekarzach, politykach. Chciałbym, żeby zajął się pan pewną dość zabawną sprawą. Mój znajomy założył się ze swoim kolegą, że wyśle się w paczce przez Pocztę Polską. Ja miałem za zadanie dowiedzieć się, czy istnieje w regulaminie Poczty Polskiej punkt, który zabrania przesyłania ludzi. Po telefonie na infolinię Poczty Polskiej dowiedziałem się, że nie mogę przesłać człowieka w paczce. Ale na pytanie o punkt regulaminu, który mi tego zabrania, nie usłyszałem odpowiedzi. Ustaliłem jedynie, że paczka, pocztex, nie może być cięższa niż 100 kg. Tak więc może panu uda się dowiedzieć, czy można wysłać człowieka Pocztą Polską. Proszę Państwa, no ja ważę zdecydowanie mniej niż, chociaż mniej, zdecydowanie mniej niż 100 kg. No dowiedzmy się, czy można wysłać takie żywe jak ja paczką. No. Zadzwonię. Pan dzwonił na infolinię Poczty Polskiej. No to ja też zadzwonię. Słucham, Pocztekst? Dzień dobry pani. Dzień dobry. To jest infolinia, zarazem tak. Pocztekstu. Jakie są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o zawartość paczek wysyłanych pocztekstem? Nie staje się ograniczenie, jeśli chodzi o wagę, prawda? Tak, przyjmujemy przesyłeczki tylko do 50 kg. Chodzi o przesyłeczki krajowe. A nie do 100? Nie, do 50, a zagraniczne. To się nie załapie. Bo jest tak, że się założyłem z kolegą, że żeby się wysłać paczką, ale ważę więcej niż 50 kg. No niestety, a my nie przyjmiemy. A gdybym był lżejszy, to mogę się wysłać? Czy ktoś może mnie wysłać paczką? Tak, oczywiście. Do 50... Pana? No mnie, no. Człowieka. Tylko na bezpośrednie, jeżeli coś... A zresztą, no nie wiem, czy... Dokąd, przepraszam? Chodzi mi o bezpośredni. Co bezpośredni? Wtedy jest płacone złoty 50 zł od kilometra w obydwie strony. No tak, no dobrze. I można wtedy wysłać... Chwileczkę jeszcze. Bardzo proszę. No, proszę Państwa... Ja rozumiem, że poczta nie ponosi wtedy żadnej odpowiedzialności, no bo jakże tak. A nie słyszałem, mówiąc szczerze, o takiej historii. Nie słyszałem o przykrych, tragicznych historiach, że ktoś próbował jakieś szczenie. Halo? Tak. Wie pan co, no chyba pana to nie wyślemy. Ale czemu? No nie wysyłamy raczej żywych ludzi. No dobrze, ale czy jest jakiś regulamin, bo wszystko przecież jest zapisane. Bo jeżeli coś nie jest zabronione... No, to tym samym jest dozwolone. Dozwolone, no, na pewno. Chwileczkę no, jeszcze. No, były takie próby wysłania swojego szczenięcia, no, które nie przeżyło tego zabiegu i wiem, że to była sprawa gruba. Ale to oczywiście nie było za wiedzą i zgodą poczty. Wysyłka tego żywego stworzenia, więc to jest oczywiście nonsens. To jest taka próba zbadania, czy istnieje przepis na wszystko po prostu. Jak znam instytucje, takie o wiekowej tradycji jeszcze, jak Poczta Polska, to idą zakład, kolejny zakład, że jest jakiś przepis, tylko pan... Halo? Halo? No jednak nie możemy wysyłać ludzi. Ale nie, ale z czego to wynika? No mamy tak w regulaminie. A mogłaby pani łaskawie przeczytać mi ten punkt? Bardzo mi na tym zależy. Chwileczkę. Dziękuję. Nie no, ale... Ale to musi być w regulaminie. Jest dyskusja... Nie, no musi być jakiś zapis, no miły panie. Tak jak w pociągach nie wolno materiałów lżących, cuchnących i wybuchowych. Halo? Halo? No tak, dzień dobry. To jak to jest? Jeszcze nie znalazłam tego. Nie może być. Ale? No, co? Ale wiem na pewno, że ludzi nie przesyłamy. Nie, to ja też, bo ja nie spotkałem się z takim przypadkiem, ale chciałbym... Przesyłamy tylko żywe rośliny, zwierzęta. Zwierzęta przesyłacie? Tak, tylko na bezpośredni. Wtedy jest znaczy? Odbierane bezpośrednio i zawożone od razu. No dobrze, no to w takim... Ale człowiek to też jest zwierzę myślące. To, przepraszam, ale to... Jeżeli nie ma zakazu, to ja bym się chciał wysłać na bezpośrednie. Halo? Złoty 50 od kilograma, tak? Od kilometra w obydwie strony. Kilometra.
i można żywe wysłać. Wiem, ale no. To co mam zrobić? Halo? Tak. Dzwoni pan z Radia Wawa? Nie, z Radia Z. Z Radia Z? No. Aha, to pozdrawiamy serdecznie. Nie, ale ja chciałbym się dowiedzieć, czy jest taki punkt w regulaminie. Niestety w regulaminie nie ma takiego, takiego punktu, w którym była zawarte to, ale dział Poczty Ekspo nie zajmuje się przewożeniem ludzi, tylko przesyłek. No, ale jeśli się zrobi przesyłkę z człowieka? A można zrobić przesyłkę z człowieka? Tak, można go zapakować i wysłać adres nadawcy i odbiorcy. No, a jakby pan zapakował człowieka? Ja bym zapakował człowieka do 50 kg w taką tekturową dużą paczkę z otworami, żeby mógł oddychać. I bym napisał góra-dół i przykleił taki kieliszek, że nie tłukące się. No, to co, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Kłaniam się. Do widzenia. Do widzenia. Proszę państwa, no to w takim razie zadzwonię teraz na pocztę. Na pocztę do Kutna. Proszę, punkt pocztowy. Dzień dobry pani, kłaniam się. Proszę pani, czy jest jakikolwiek punkt regulaminu poczty, która zabrania przesłania paczką żywego stworzenia poczteksem do 50 kilo bezpośrednio, złoty 50 za kilometr. Ale bezpośrednio, to znaczy chce pan dzisiaj, żeby był... Nie, tylko to się jakoś tak nazywa, taka usługa dowozu. Nie, no przyjmujemy żywe zwierzęta, proszę pana. A ludzi? Nie, proszę pana. To dlaczego? Na jakiej podstawie nie? Do 50 kilogramów. No jest regulamin, proszę pana, który określa, co... A można... właśnie, chciałbym poznać, jeśli pani tak miła, punkt tego regulaminu, który zabrania wysyłki żywych ludzi. A jeżeli nie ma tego w regulaminie, to można wysłać, bo co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Proszę pana, ale pan sobie w tej chwili chyba żartuje. Nie, ja chcę poznać punkt regulaminu. Jaki to punkt? Jak on brzmi? To znaczy nie ma potrzeba na punkcie regulaminu na pewno czegoś takiego jak... Żywy człowiek. Żywy człowiek. Czyli można. No tak jak nie ma w regulaminie, że nie można cegły wysłać. Czyli można wysłać cegły. No, dziękuję bardzo, kłaniam się. Proszę bardzo. Proszę państwa, no niedopatrzenie. No naprawdę jest niedopatrzenie. No, mógłby ktoś powiedzieć, że trzeba się posiłkować zdrowym rozsądkiem. No ale, no można by, ale jeżeli ktoś chce, od tak po prostu sprawdzić, czy dla dowcipu, czy z jakiegokolwiek innego powodu. No jeżeli... Co? To już teraz ja bronię zasad. Ja twardo bronię zasad. Zadzwonię do Biura Rzecznika Prasowego Poczty Polskiej. Dzień dobry, Poczta Polska. Moje uszanowanie, Janusz Weiss, Radio Z. Czy za stołem może pana rzecznika poczty, pana Radosława? No pod komórką w tym momencie jest. A mógłbym spróbować? To jest taka absurdalna historia. Podam może teraz. Chyba, że może ktoś inny mógłby mi odpowiedzieć na takie pytanie, czy można wysłać poczteksem żywego człowieka do 50 kg. Chwileczkę, dobrze? Dobrze. Michał Dziewulski, słucham, poczta. Moje uszanowanie, kłaniam się uprzejmie. Ja wychodzę z założenia, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. I pozwoliłem sobie wobec tego zadzwonić w obronie zasad. Mhm. Dlatego, że wcześniej zadzwoniłem na infolinię pocztową, tak. I pytałem, czy istnieje jakiś punkt regulaminu zabraniający wysłać człowieka pocztą. Dowiedziałem się, że żywe można, jeżeli jest nie cięższe niż 50 kg, że to kosztuje złoty 50 zł od kilometra, to jest jakaś taka bezpośrednia przesyłka, ale człowieka nie można. Ale kiedy poprosiłem o odczytanie mi punktu regulaminu, który to zabrania, panie nie znalazły tego punktu regulaminu. Zadzwoniłem później do Kutna na pocztę. Tam mi powiedziano, że też nie można wysłać człowieka. Ale też nie odnaleziono mi punktu regulaminu, który by dokładnie określał, że tego robić nie wolno. Jak to właściwie jest? Zgadzam się, panie Januszu. Nie ma takiego punktu, który by mówił precyzyjnie, że nie można wysyłać człowieka właśnie przesyłką, czy też kurierską, czy zwykłą paczką.
ale faktycznie tutaj nasze przepisy precyzują dokładnie to, co możemy wysłać, czyli tutaj z drugiej strony ja bym do tego tematu podszedł, czyli możemy wysłać, jeżeli mówimy o takich nietypowych przedmiotach, czy też towarach, czy nawet zwierzętach, bo takie rzeczy też się zdarzają, że tak, osoby przesyłają. I to jest sprecyzowane, w jaki sposób takie zwierzę musi być zapakowane, albo na przykład roślinki, które nasi klienci również wysyłają, jak mają być zabezpieczone. No, ale przyzna pan, że jeżeli nie ma w punkcie regulaminu informacji o tym, że nie można człowieka, to można człowieka. A mówi pan, że aha, bo to jest wymienione, co można. Co można, dokładnie. I tutaj, czy można na przykład żółwia? Tak, żółwia. No a orangutanga? A wie pan, tutaj już kwestia, chodzi o wymiary tego. No, ale orangutanga, małego orangutanga. Powiem tak. A ja zapytam o szympansa i będę się zbliżał do tych człekopodobnych. No, to... Tak, tylko tutaj dalej zmierzając ku temu, co pan mówi, to dokładnie no, precyzują również przepisy, tutaj już nie nasze przepisy, tylko tak. Ustawa prawa pocztowego, no, że nie możemy również przesyłać na przykład niebezpiecznych zwierząt. No, ale szwagierka jest bardzo bezpieczna no. I nie waży 50 kilogramów. No, a to jest bardzo ciekawe. Wie pan, tutaj jest kwestia taki... do poruszenia przez parlament, bo tak naprawdę to on nam uchwalił ustawę prawa pocztowego. Ja i to jest, no bo na podstawie tej ustawy prawa pocztowego nie tylko Poczta Polska działa, ale również wszystkie... A ja panu powiem, że ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ to jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, żeby się wysyłać poczteksem za złoty 50 za kilometr, no. I cieszy mnie, że chociaż nie ma takiego przepisu, to poczta, stojąc na straży portfela obywatela, zabrania takiej durnoty. No to już lepiej wsiąść sobie w taksówki jakieś. Znaczy wie pan, tutaj złoty 50 to jest tak zwana przesyłka pocztowa bezpośrednio, to jest najdroższa usługa. Ale powiedzieli, że inaczej nie można żywego. Nie. Można przesłać na przykład mniejsze żywe zwierzę zwykłą paczką pocztową z opcją na warunkach szczególnych tak zwaną. A jak mniejsze, tak, czyli do ilu kilogramów? Wtedy do 30 kilogramów. Do 30. Do 30 ta paczka na warunkach szczególnych. I wtedy no ona również musimy, najważniejsze jest to, żeby nas klient poinformował, co jest w środku takie, i jak trzeba o to dbać. Że jest to żywe zwierzę. Ono musi być oczywiście odpowiednio zapakowane. No, ja nie bym ukrywał, że zdarzały nam się przypadki, gdzie ktoś wysłał na przykład kotka, który był zwykłej... Nie, to ja wiem, to są tragiczne historie. I to są tragiczne historie, no ale tutaj już o takich nie wiem mówić. Tak. Proszę pana, czy pocztą można by przesłać ogień olimpijski, takie światełko? No bo to wie pan, że to się tak pochodnie niesie, ale ktoś, nie wiem, złamał nogę, nie może przenieść i chce wysłać ten ogień po pocztą? Nie pan, no... Albo te harcerskie... Ognia to, samego w sobie to nie, no to pochodnie tak, ale nie, no to musi płonąć, bo to jest, nie, czy... to tutaj... Znicz Olimpii. Ja sobie nie wyobrażam nawet, w jaki sposób miałby być ten ogień zabezpieczony. No, nie ma takiej fizycznej możliwości. Nie ma... To teraz panu powiem. Wiele, wiele lat temu, jak robiłem takie żarty telefoniczne, zadzwoniłem do firmy przewozowej, a niech poczta teraz płonie ze wstydu, bo powiem jakiej, Hartwig, i oni powiedzieli, że przewiozą ten znicz olimpijski z Aten do Warszawy. Ha, ha. No ale powiedzieli to ich zmartwienie. To mnie pan zaskoczył, A ja nie, moim zdaniem oni by to zgasili i potem zapalili pod Warszawą. Co to? To też jest taki sposób. Chyba, że to by było jakoś do sprawdzenia, ile razy ten... No, jak to sprawdzić? Bardzo uprzejmie panu dziękuję. No, tak ja czy owak uważam, że trzeba stać na straży zdrowego rozsądku i tyle. Ale bo założyli się moi słuchacze i rzeczywiście nie znaleźli w żaden sposób punktu regulaminu, który by tego zdecydowanie i kategorycznie... No tutaj potwierdzam. ...zabraniał. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Dziękuję również. No i cóż, to wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie państwu dziękuję. Dziękuję za żartobliwy temat. Ciekawe, czy państwo też uważają, że słusznie, iż poczta odmawia takiej usługi, czy też zdecydowanie będą państwo bronić zasad. Czyli zasady mówiącej, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. W końcu jest demokracja i można zrobić
no ze szwagierką, nie można też, chyba że ona się zgadza, no ale to też trzeba wiedzieć, co się robi, przecież no, dorośli ludzie są. A właśnie nie ma, że pełnoletniego, niepełnoletniego, nie ma, po prostu tym tematem człowiek pocztą, poczta się nie zajmuje. 022-622-0151, dziękuję bardzo i do jutra. Dzień dobry Państwu, witam, kłaniam się Państwu bardzo, bardzo uprzejmie. Proszę Państwa, ta sprawa możliwości, raczej niemożliwości przesłania żywego człowieka za pośrednictwem poczty wzbudziła Państwa aktywność. Państwo do mnie piszą i dzwonią. Pisze na przykład do mnie pani Ewa. Zgodnie z regulaminem świadczenia usługi pocztowej Pocztex w obrocie krajowym, zarządzenie numer 152 dyrektora generalnego Poczty Polskiej z dnia 21 listopada 2007 roku, paragraf 2, punkt 16, przesyłka Pocztex to rzecz opatrzona adresem, przedłożona do przyjęcia lub przyjęcia przez Pocztę Polską w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi w ramach usługi pocztowej Pocztex. Jak wiadomo, człowiek nie jest rzeczą. Oprócz rzeczy dopuszcza się jedynie wysyłanie zwierząt. W sposób i na zasadach szczegółowo określony. No tak, no człowiek nie jest rzeczą, ale jest jakoś zwierzęciem w pewnym sensie. I dalej pisze pani, taka sama zasada została określona przez ustawodawcę w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 roku. Prawo pocztowe i zgodnie z definicją zawarta w artykule 3 punkt 16 ustawy przesyłka to rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez operatora w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi. A teraz proszę posłuchać nagrania. Oprócz tych wszystkich szczegółów, jakie pan usłyszał na poczcie, jeszcze przypomniało mi się, że poczta nie może ludzi przewozić też z tego powodu, że nie ma koncesji na przewożenie ludzi. I to jest chyba najważniejszy powód, bo inne rzeczy to oni sobie mogą wymyślać, ale prawo im tego zabrania. Nie mając koncesji na przewóz osób, nie można przewozić ludzi. I jeszcze jeden list. Jestem pracownikiem poczty i w nawiązaniu do audycji radiowej z dnia 11 chciałabym zwrócić uwagę na dość istotny zapis regulaminu świadczenia usługi kurierskiej Pocztex. Otóż w rozdziale pierwszym tegoż regulaminu znajduje się informacja, iż usługa Pocztex polega na przyjęciu, no właśnie, dokument lub rzecz. Zatem zapis wyklucza wysyłanie ludzi. Regulamin dopuszcza możliwość wysyłania zwierząt. Rzeczami one nie są, ale na temat ludzi regulamin milczy. Stąd wynika, iż ich wysyłanie nie jest możliwe. Ale proszę pani Marto, co nie jest zabronione, to jest dozwolone, jeżeli oni nie piszą, że nie można, to można. I teraz mam bardzo ciekawy list na koniec. Jeżeli chodzi o przewóz człowieka jako przesyłki, to proszę skontaktować się z firmą TNT. A nie wiem, co to jest. Z tego, co wiem, wykonali taką usługę w Łodzi, kiedy pewien mężczyzna postanowił się oświadczyć, wyskakując z paczki dostarczonej przez kuriera. TNT podejmuje się wielu bardzo nietypowych zadań, właściwie bez ograniczeń. Polecam notatki prasowe na stronie www.tnt.com.pl lub kontakt, który znalazłem. Tu jest telefon, to mnie zafrapowało, zadzwonię. Edyta Iroko? Dzień dobry. Czy to jest firma TNT? Tak. Moje uszanowanie. Janusz Weiss, Radio Z. Proszę pani, dostałem informację od słuchacza, że państwo podjęli się kiedyś przesłania mężczyzny w paczce dostarczonej przez kuriera, bo on postanowił się oświadczyć, wyskakując z paczki. I że podejmujecie się państwo bardzo wielu nietypowych zadań. Staramy się, tak. To jest firma przewozowa, firma kurierska? Tak, TNT jest międzynarodowym dostawcą usług ekspresowych. Jest firmą kurierską. Ale, wie pani, zaraz się odezwie jakiś słuchacz, jeden, drugi lub piąty i powie, że państwo nie mają koncesji na przewóz osób. Wszystko jest gdzieś tam ograniczone prawem. Ja chciałem się dowiedzieć, czy pocztą polską, pocztexem można wysłać człowieka. No to oni się mętnie tłumaczą, przepisu wyraźnego nie ma. Jest przepis, co oni przewożą. Jakby wyszło, że jeżeli coś nie jest napisane, no to oni tego nie przewożą. I tam jest powiedziane, że oni przewożą rzeczy i zwierzęta. A jeżeli człowiek nie jest rzeczą, bo nie jest, no i zwierzęciem, no to bardziej już jest zwierzęciem, ale oni nie przewożą. Ale inny słuchacz powiedział mi, oni nie mogą przewozić, bo nie są przewoźnikiem. To jak to jest?
Ja myślę, panie Januszu, że należałoby zapytać Pocztex, czy oni są przewoźnikiem, czy nie są przewoźnikiem. No nie, właśnie nie są. Ktoś mówi, Pocztex nie wozi, bo nie jest przewoźnikiem i nie ma tych uprawnień do przewożenia żywych ludzi, a państwo paczka w Łodzi. Ja moim bajem jeszcze zadałem kiedyś takie pytanie, jak robiłem żarty przez telefon, powtórzyłem je w Pocztexie. Ja kiedyś dzwoniłem do jakiejś firmy przewozowej, kurierskiej i chciałem przewieźć płonący znicz olimpijski zatem do Warszawy. Pani by się podjęła czegoś takiego, powiedzmy, firmy? Trudno mi powiedzieć. Powinna pani powiedzieć, że tak. No. Tak pan sądzi, że tak powinnam powiedzieć? Tak, myślę, jako kierownik do spraw komunikacji i public relations, to powinna pani powiedzieć, że tak. Myślę, że jeśli on by płonął, to raczej byśmy się nie podjęli przewozu tego znicza. Panie Januszu, a w związku z czym pan do mnie dzwoni? Z przesyłką człowieka w Łodzi. Rozumiem. Wysłali państwo mężczyznę w Łodzi? To była bardzo zabawna historia. O. Zresztą opisywana przez prasę. To była historia Holendra, który zakochał się w pewnej pięknej Polsce spod Koluszek i chciał się oświadczyć w bardzo nietypowy sposób, wyskakując przed jej domem z paczki, trzymając w ręku pierścionek zaręczynowy. Aha. I myśmy mu w tym rzeczywiście pomogli. Zaaranżowaliśmy takie doręczenie. To było doręczenie sobotnie. On pojechał w samochodzie kurierskim. Była również w tym samochodzie przygotowana, ładnie opakowana paczka. On do tej paczki został zapakowany tuż przed podjazdem pod posesję Panny Młodej. Został wyniesiony przez kurierów pod drzwi domu. Zresztą to było w ogóle świetnie zorganizowane, tam podobno była orkiestra i tak dalej, więc wiadomo było, że coś się szykuje. I kiedy zdumiona panna młoda otworzyła drzwi, to on z tej paczki rzeczywiście wyskoczył. Podobno zrobił jej tym ogromną niespodziankę. To było 3 albo 4 lata temu. Aha. Tak, może nawet 5, dosyć dawno. Pół roku po tych nietypowych zaręczynach planowali ślub. Podejrzewam, że są w tej chwili szczęśliwym małżeństwem. No to brawo. Ale nie śledzimy, niestety ich losów, nie mamy już z nimi kontaktu. Dobrze. No cóż, to bardzo, bardzo uprzejmie pani dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się. Do widzenia. Do widzenia. Proszę państwa, dostałem interesujący list. Rzecz dotyczy podatku i jest absurdalna, ponieważ chcę go przeczytać, ten list chcę przeczytać w Krajowej Informacji Podatkowej, to już teraz czytał nie będę, bo musiałbym się powtarzać raz i za chwilę drugi raz. Dzwonię więc do Krajowej Informacji Podatkowej.